O, na ławeczce i to naszej. Kręci się. Ja wiem, ona płacze, ale zobacz. Kręci się, jest kolorowe. jak u niektórych osób te wiatraszki w komputerze. Też się tak kręcą. Wiem, płaczesz. Spokojnie, raz wystarczy. Nie, że jestem bez serca, ale no. W końcu znalazłem ją stojącą przy balustradzie w pustym parku z widokiem na ocean. Stała odwrócona do mnie plecami, skryta ze znajomymi długimi włosami. Przepraszam. Słysząc moje kroki, odwróciła się do mnie. No właśnie, braciszek, już spokojnie. Heterochromatyczne oczy? A nie chromo? Chromochromatyczne, nie. Heterochromatyczne. Po prostu różnokolorowe oczy były przekrwione i opuchnięte od płaczu. Odwróciła się ode mnie, chowając swoją twarz. Miałem ci wiele do powiedzenia, kiedy cię znalazłem, ale... Cieszę się, że jesteś bezpieczna, Kokonut. Naprawdę. Wyraziłem swoje szczere uczucia i odetchnąłem głęboko z ulgą. Onician, no już jestem spokojnie. Uchlip szlochłe. Z podwrotem odwróciłem twarz w kierunku poręczy. Stłumione odgłosy jej szlochów odbijały się echem po całym parku. Po cichu stanąłem obok Kokonut. I razem wpatrywaliśmy się w czarne morze i nocne niebo. A gdzie jest Azuki? Mówcie co chcecie. Przepiękny widok. Bardzo ładny. Ej, szkoda, że tego nie mam na miniaturce. Ładny, bardzo ładny. Wiem, że jestem całkowicie bezużyteczna. A nie będę czytał jej kwestii. Wydała się jeszcze słabsza niż migoczące światło gwiazd odbijające się od tafli wody. Nadal płakała i zawodziła cichym głosem. Stałem w milczeniu, czekając, aż Kokonut zacznie mówić. Zrozum Kokonut, że większa nie znaczy gorsza. Ej, to dobre podejście, bo przy takim założeniu, jak ona teraz ma, to ona się nie podda właśnie i będzie dążyła do celu. To jest bardzo dobre. Swoją drogą, mała rzecz. Ej, zobaczcie, tutaj są włosy normalnie. A tu, gdzie są końcówki, to są... Widać po prostu tło za nimi. To jest bardzo ładnie zrobione. Jesteś bardzo, ale to bardzo przydatna. Kokonut, proszę cię. Z całej siły chwyciła się poręczy. Łzy, jedna po drugiej, zaczęły spływać jej po twarzy. Boleśnie ubolewałem nad swoją bezradnością. Kokonut. Rozumiałem, że nic, co powiem, nie dotrze do niej w tej chwili. Słowa nie pomogą, ale... czyny tak.
Przytulił ją. Objąłem jej drżące ramiona. Bardziej to za głowę ją chwyciłeś. I czule muskałem jej policzek. Może i jest większa od innych kotek, ale... Pomimo tego, jak wygląda, jest tak naprawdę najdelikatniejszą, najwrażliwszą i najbardziej bezradna ze wszystkich kotek. Czułem, że ją zranię, jeśli przytulę zbyt mocno. Jakby dając jej swoją siłę, objąłem ją. I szepnąłem do jej ucha najdelikatniej, jak tylko potrafiłem. Nie mówiłem ci. Zawsze jesteś taka niecierpliwa, kokonut. Jej głos był znacznie spokojniejszy niż wcześniej. Powoli zaczęła się rozluźniać. Czokola może być szczera i wesoła, ale... Z powodu tych cech jest także niezdarna i często coś sknoci. Wanilia jest mądra, ale jest zawsze zbyt apatyczna. Mapel bywa niemiła dla klientów. Serio? Co za wredna kotka! A cynamon zawsze buja w obłokach i ignoruje wszystko wokół niej. Ją zostawmy, proszę. Z gorzkim uśmiechem wciąż patrzyłem na oniemiałą kokonut. Azuki jest zawsze sarkastyczna i powoduje wiele problemów. Czasem nawet Singure za bardzo się stara i porywa się z motyką na księżyc. A to nie mówiło się z motyką na słońce? Oczywiście ja sam zawsze rządzę wszystkimi dookoła i zmuszam ich do wykonywania prac dokładnie tak, jak ja tego chcę. Nawet teraz jestem zagubiony, ponieważ nie mogę sprawić, żebyś poczuła się lepiej. Kokonut, możesz być trochę niepewna siebie i niezdarna, ale jeśli chodzi o siłę fizyczną, bijesz wszystkich o głowę i zawsze starasz się z całych sił. Zbliżyłem się do niej i mocno objąłem ją i drżącą głowę. Wszystko zależy od tego, jak na to patrzysz. Człowiek, kotka, to bez znaczenia. Każdy ma dobre i złe cechy. Kokonut, czy nie lubisz innych kotek z powodu ich wad? Ty i Azuki zawsze walczycie, ale czy naprawdę jej nienawidzisz? Przyznaj się. Ej, tu jest pokazane... Znaczy, ej, fajnie, znaczy, tak przerywają, spoko na płacz, okej. Kumam, czaję, zniszczę moment, ja zawsze psuję dobre momenty. Odnośnie języka polskiego. Zawsze mnie to rozwala. Zaprzeczenie zaprzeczenia. Nienawidzę. To jest zaprzeczenie? Że widzę, ale w sensie, że lubię ją. Że toleruję. I to jest nie. I to mnie zawsze bawi. Nie nienawidzę. Nie wiem, zawsze mnie to jakoś bawiło i tak... Dziwne to było w języku polskim. No właśnie, więc nie mów takich złych rzeczy do niej. Mamrotała drżącym głosem, a po jej policzkach spływały łzy. Tak, ja też nie. Nawet jeśli są rzeczy, których w niej nie lubisz, to nie znaczy, że jej nie nienawidzisz. To znaczy, że jej nienawidzisz, o. Ponieważ koniec końców jesteśmy rodziną. Przynajmniej tak czuję. Nawet jeśli nie wiążą nas więzy krwi, można to zmienić? Nadal jesteś cennym członkiem rodziny Minaduki, prawda? Przynajmniej ja uważam cię za moją młodszą siostrę. Tak jak Singure. Nawet jeśli mnie nienawidzisz, dobrze? Już nie przepraszaj. Mnie nie musisz, bardziej Azuki, przeproś i się pogódźcie. Strumień łez zamienił się w rzekę. Zaczęła zawodzić, przepraszając w kółko. Obejmując jej głowę, delikatnie pogłaskałem ją po policzku.
tuląc ją mocniej, próbowałem powstrzymać jej drżenie. To dobrze i właśnie tak trzymaj, kochaj ją, bo to jest twoja siostra i ona się tobą opiekuje. Ej, w końcu Kokonut zrozumiała, jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Delikatnie otarłem łzy z lewego policzka Kokonut. Czy nadal boli cię w miejscu, gdzie uderzyła Azuki? To dobrze. No, czasami boli bardziej osoby, która uderza, niż która dostaje. Jaka mądra kotka, jestem z ciebie dumny. I płacz stawał się coraz głośniejszy. I zaczęła w kółko szlochać. O, już. Jeśli chodzi o Azuki. A, to taką przeszliśmy. Masz, ja cię pogłaszczę. Za ramię też mogę? Nie mogę. Tu mogę. Po brzuszku mogę? Ej, dobra. Ej, to było po brzuszku. Specjalnie wszystko minąłem, było po brzuszku. Zobaczcie. W zarączkę nie mogę. To jest po brzuszku. Bez skojarzeń mi tu. Jeśli chodzi o Azuki. Zabrałem rękę z policzka Kokonut i pogłaskałem ją po brzuszku i się odwróciłem. W końcu! Widać jej ogon! Chyba jej nie widzieliśmy, ale ona ma... Ale ona ma paskudny ogon. Co na przykład w wanilii i czekoladzie jest fajny? Kokonut to w ogóle wymiata. Najlepszy ogon pod słońcem. Czy ja dobrze mówię, że mówię takie rzeczy? Chyba tak. No, Azuki ma taki słaby ogonek. No widzisz, przyszła do ciebie. Z jej zwykłą, nonszalacką postawą. Parsknęła, odwracając głowę w zażenowaniu. No weźcie się, pogódźcie, przestań, Zuki. Mówiąc, podeszła do Kokonut. A ten obrazek bardzo dobrze znacie. Jest w ogóle bardzo ładny. Na tle jeszcze właśnie ten diabelski młyn. One dwie się przytulające. Azuki nie wygląda tutaj na dojrzałą kotkę, ale zachowuje się, bo się uśmiecha i patrzy, a tato w ogóle rozpłakała się. Ale czasami bywa i tak. No i to jest podejście dobrej kotki. Możemy być dumne. Jesteśmy dumni z nich, prawda? Jesteśmy z tych kotek dumni. One-chan. Przytuliły się do siebie mocno. Odkładając na bok wszystkie swoje problemy. Nie pozwalając sobie nawzajem odejść. Tak, Azuki się przyznała do błędu w końcu. Bibi, to jest ryczeć? Po japońsku? Fajne słowo, Bibi. To
Arigato. O-nee-chan. Taku. Deno kakaru kawaii imoto nanda kara yo. Natsuwa. Po twarzy Azuki zaczynają spływać łzy, kiedy ta w kółko delikatnie głaskała kokonut. To była pełna wrażeń noc, ale cieszę się, że w końcu udało im się pogodzić. Kiedy próbowałem powstrzymać własne łzy, spojrzałem na wciąż obejmujące się Azuki i kokonut. No, są razem słodkie. Już wszystko dobrze? Grzeczne kotki, bardzo ładnie. Głośną mam grę znowu ja. Zrobiło się naprawdę późno. Spojrzałem na zegarek i zobaczyłem, że jest już po 23:00. Do łóżek. Kurczę, dzieciaki, spać. Co wy jeszcze tu robicie, co? We dwie. Spać idziecie. Jakie zmarnowałeś luzik. Ej, jest problem, we dwie musicie iść do mnie. Jest problem. Będziecie spać razem. Rzekomo, Azuki? Albo ty inaczej na to patrzysz. Powiedziała zawstydzona. Po czym lekko prychnęła. Nie chciałem zrujnować tej uroczej sceny. A ja chcę. Sporo już się pogodziłyście. Może zastanówcie się... Może zostaniecie u mnie na noc? No właśnie. O tym mówię. A jesteś chętna, Azuki? Że tak proponujesz? Na takie odpowiedzi właśnie trzeba powiedzieć, że tak, o tym marzę, chodź Azuki. Bo to łamie, to one próbują, wiesz, powiedzieć nam, że to chcą. To jedno, ale próbują tak, wiesz, wywrzeć na nas presję, tak jakby, żebyśmy się zaczęli tłumaczyć. Trzeba być szczerym do takich osób, też zażartować tak. Nie jesteś tanią, bo byliśmy w drogiej restauracji. Z tanią ani trochę nie jesteś. Ty kokonut, nic nie mów. My wszystko wiemy. Ty nic nie komentuj. O nie, oferuję wam po prostu miejsce na nocleg. Pewnie jesteście zmęczone. No właśnie. No widzicie, będziecie razem spać, jak słodko. Co ty taki wzrok, co kombinujesz? Na nic się nie zgadzam. Nie uduj się. Ale co? Wszystko jest okej. Chcę się do ciebie przytulić podczas spania. O co ci chodzi, Azuki? Ja nic nie będę naprawiać. Nie wiem, według mnie jest pod tym względem bardzo podobna do Singure. One-chan, jak ona słodko to mówi. No dobra, chodźcie. Będziemy jakoś czas. Kiedy szliśmy wesoło do domu, gwiazdy na nocnym niebie delikatnie nas oświetlały. Jest już jutro. Jest już jutro. Ja słyszałem dzin dzin. Nie. Czekola? Nie powiem, że było źle bez ciebie, działo się, dużo było ciekawie. A ty żeś wróciła już tutaj... Zgrozę, tworzysz ferment i inne wierdoły, masz się pogłaszcza. Masz. Masz dzwoneczek, tyle widzę, brawo. Dobra, moi drodzy. Ich opowieść, jak było, usłyszymy w następnym odcinku, dobrze? Ja was też bardzo przepraszam, że ten odcinek zajął tyle
Znaczy ja wam tu pewnie tak podzieliłem. Prawdopodobnie macie tu podzielone, bo ja patrzę tu na graniu, to 52 minuty są. Oj jacie. Na pewno macie to podzielone na dwa odcinki. Nawet już wiem chyba w jakich momentach to podzielę. No dobrze moi drodzy, ale dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. W następnym odcinku oczywiście zajmiemy się naszą czekoladą i wanilią. Zobaczymy co tam się dalej będzie dziać z nimi. Nie powiem, bardzo mi pasowała relacja Azuki i Kokona. Dlaczego? Bo one się do mnie nie dobierają. Tak. I bardzo mi się to podobało. I były otwarte i je pogodziliśmy i naprawdę bardzo dobrze było, więc... Błagam? Niech będzie tak dalej. Mam taką nadzieję, że będzie. Czemu? To wygląda jakby miała rogi z szyi wyrastały jej. Dopiero teraz to zauważyłem. Ua, dziwne. No dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Nekopary Vol 2. A teraz, moi drodzy, adios!